8 lutego wspominamy świętego Hieronima Emilianiego. Hieronim urodził się w Wenecji w 1486 roku w starej patrycjuszowskiej rodzinie. Jego ojciec był senatorem, a matka pochodziła z dożów, czyli panujących weneckich. Nie znamy bliżej dziejów Hieronima w młodości. W czasie wojny Hieronim był dowódcą jednej z twierdz Wenecji. Po przegranej wojnie Republiki Weneckiej z królem francuskim Ludwikiem XII został w 1511 roku uwięziony w Castel Nuovo. W odosobnieniu podjął decyzję o przemianie swojego życia. Złożył ślub, że jeśli zostanie uwolniony, rozpocznie nowe życie oddane służbie Panu Bogu i bliźnim. Udało mu się uciec w sposób cudowny. Udał się do Treviso i tam przed cudownym obrazem Matki Bożej postanowił resztę życia poświęcić chorym, ubogim i opuszczonej dziatwie. Rozpoczął studia teologiczne, podjął służbę chorym, ubogim i opuszczonym. Około roku 1530 Hieronim, korzystając z majątku rodziny, założył w Wenecji pierwszy w historii sierociniec. W następnych latach założył kolejne, m.in. w Weronie, Breszci, Bergamo, Mediolanie i Padwie. Wychowanie sierot połączono tam z nauką zawodu, by w życiu mogli być samowystarczalni. Hieronim budował także szpitale, zorganizował również dom dla pokutujących prostytutek. Z myślą o prowadzeniu podjętego dzieła w 1534 roku założył w Somasce w pobliżu Bergamo Towarzystwo Sług Ubogich. Uzyskało ono zatwierdzenie już w roku 1540, jednak dopiero po śmierci Hieronima przekształciło się ono w Zgromadzenie Zakonne, które do dzisiaj realizuje program wytyczony przez świętego. Istnieje także Zgromadzenie Sióstr z Somaska, które zajmują się sierotami i upadłymi dziewczętami. Hieronim zmarł 8 lutego 1537 roku jako ofiara epidemii, w czasie której pielęgnował chorych. Beatyfikował go w 1747 roku papież Benedykt XIV, a kanonizował Klemens XIII w 1767 roku. Pius XI w 1928 roku ogłosił go patronem sierot i opuszczonej młodzieży. Jest także patronem miast Treviso i Wenecji. W ikonografii święty Hieronim przedstawiany jest w otoczeniu dzieci. Jego atrybutami są łańcuch na rękach, znak wyzwolenia z niewoli, złożone ręce. Módlmy się. Boże miłosierny Ojcze, Ty wybrałeś świętego Hieronima Emilianiego na opiekuna i ojca sierot. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie strzegli ducha przybrania, dzięki któremu nazywamy się i jesteśmy Twoimi dziećmi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.